Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak samodzielnie nanieść efekt Marmorino LimeWash na ścianę. Na początku warto wyjaśnić różnicę między farbą LimeWash a tynkiem Marmorino LimeWash. Farba LimeWash to farba strukturalna, którą nanosimy na ścianę specjalnym pędzelkiem. Natomiast Marmorino LimeWash to tynk dekoracyjny, który nakładamy placą wenecką. Każdy z tych produktów jest DIY i jak najbardziej do samodzielnego wykończenia. Na temat farby LimeWash znajdziecie link w opisie tego filmiku. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, o których wspominam w tym filmiku, możecie kupić na stronie internetowej limewash.pl. Zaczynajmy! Etap pierwszy. Aplikacja Acrylux. Acrylux to akrylowy środek gruntujący, który poprawia przyczepność podłoża. Jest idealny do wnętrz i wzmacnia podłoże kruche oraz osypujące się. Stosujemy go na ścianę pokryte gładzią tynkową oraz świeże ściany. Acrylux możecie kupić na stronie limewash.pl. Acrylux należy rozcieńczyć wodą w zależności od rodzaju podłoża. 1 do 3 dla powierzchni ze starą farbą lub brudem. 1 do 5 dla tynków o normalnej nasiątliwości. 1 do 8 dla powierzchni silnie chłonnych. Nakładamy go pędzlem lub wałkiem. Pamiętajcie, by nowe tynki były suche przed aplikacją. Czas schnięcia to około 10-12 godzin przy 20 stopni i wilgotności względnej 75%. Etap drugi. Aplikacja Il Primer. Il Primer to grunt na bazie piasku kwarcowego, który podwyższa przyczepność tynków mineralnych. Idealny do powierzchni alkalicznych, porowatych i kruszących się. Il Primer również znajdziecie na stronie limewash.pl. Il Primer rozcieńczamy wodą do 50% w zależności od stanu podłoża. Nakładamy jedną warstwę pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym. Oczekujemy 6 godzin przed nałożeniem kolejnych warstw. Pełne utwardzenie trwa 10-12 godzin przy 20 stopni i wilgotności względnej poniżej 75%. Etap trzeci. Aplikacja Marmorino LimeWash. Pierwsza warstwa. Marmorino LimeWash to kolorowa powłoka na bazie wapna, paroprzepuszczalna, idealna do wnętrz. Pozwala na szybkie uzyskanie pięknego wykończenia dekoracyjnego, maskując drobne niedoskonałości ścian. Ten produkt możecie znaleźć na limewash.pl. Marmorino LimeWash to produkt pochodzący od farby LimeWash. Jeśli chcecie kupić samą farbę LimeWash, którą nanosimy na ścianę przy pomocy pędzelka, również znajdziecie ją na naszej stronie internetowej. Marmorino LimeWash to bardziej tynk dekoracyjny, natomiast farba LimeWash jest farbą strukturalną. Marmorino LimeWash to nadal naturalny na bazie wapna tynk, do którego dodano ziarno marmura. Dlatego nakładamy go pacą wenecką, która również jest dostępna na naszej stronie internetowej. W naszej ofercie również znajdziecie próbki koloru do farby LimeWash i do tynku Marmorino LimeWash. Wszystkie próbki są malowane i tynkowane ręcznie, co pozwala sprawdzić odcień u siebie w pokoju przy Waszych wnętrzach, ponieważ każdy ekran smartfonu i kamera nie przekazuje prawidłowo wybranego efektu. Powierzchnia musi być sucha i dojrzała. Nowe tynki powinny dojrzeć co najmniej 30 dni. Aplikujemy pierwszą warstwę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej równomiernie na grubość ziarna. Oczekujemy 7-8 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Thank you.
Etap czwarty. Aplikacja Marmorino Limewash. Druga warstwa. Drugą warstwę nakładamy techniką zaokrąglonych ruchów, łącząc krawędzi między sobą w ciągu 5 minut. Pracę najwygodniej wykonać w dwie osoby. Jedna aplikuje Marmorino Limewash, druga po 15 minutach zaczyna szlifować ziarno. Thank you.
Szlifujemy ręcznie za pomocą pacy weneckiej, pamiętając, że im więcej szlifujemy, tym bardziej błyszczące będzie powierzchnia. Czas do wygładzania może się różnić w zależności od chłonności ściany. Całkowity czas schnięcia to 24-48 godzin. Etap piąty. Aplikacja lakieru Superfinish 24. Superfinish 24 to hydrofobowa, matowa powłoka ochronna do materiałów na bazie wapna. Nakładamy ją po 24-48 godzinach od ostatniej warstwy Marmorino Lime Wash. Produkt zwiększa odporność na wodę i zmywalność powierzchni. Możecie go kupić na stronie limewash.pl. Nakładamy równomiernie pędzlem z naturalnym włosiem, aż powierzchnia nie będzie w stanie wchłonąć więcej produktu. Całkowity czas schnięcia wynosi 24-48 godzin przy 20 stopni i wilgotności względnej 75%. Thank you.
To wszystko. Jeśli będziecie postępować zgodnie z tymi krokami, uzyskacie piękne i trwałe wykończenie ściany. Pamiętajcie, że na limewash.pl również możecie skontaktować się ze mną, na przykład przez WhatsApp, i dostać bezpłatną konsultację na temat farby wapiennej albo tynków Marmorino Limewash. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Zubra Colors. Kochamy tworzyć.